Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, mam dla Was film z wyjątkowego miejsca, jakim jest Galeria Trofeów Adama Małysza w Wiśle. W miejscu tym zebrane są wszystkie puchary, medale i inne przedmioty związane z karierą najlepszego polskiego skoczka w historii. Galeria składa się z czterech pomieszczeń ściśle wypełnionych trofeami. Niestety, jak się dowiedziałem na miejscu, w sali numer 1 i numer 2 nie wolno było robić zdjęć. Jak się okazało, jest to związane z prawami autorskimi, jednak szczegóły nie są mi znane. Jak większość z Was wie, jestem obecnie bardzo wyczulony na kwestie praw autorskich, więc nawet nie próbowałem robić zdjęć we wspomnianych salach. Niestety, to właśnie w nich znajdowały się największe trofea, jak cztery kryształowe kule, wszystkie medale olimpijskie czy Mistrzostw Świata. Zdjęcia można było robić dopiero w salach numer 3 i numer 4, gdzie znajdowały się głównie trofea krajowe, jak medale Mistrzostw Polski czy innych lokalnych konkursów, oraz kombinezony, kaski, plastrony, narty i wiele innych przedmiotów związanych z karierą Małysza. W tym miejscu widzicie cały strój i sprzęt, w którym Adam Małysz skakał podczas Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City, kiedy zdobywał srebrny medal na skoczni dużej. W tym miejscu znajdują się statuetki za dwukrotne drugie miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Wiśle w 2009 roku. Tuż obok znajduje się kolekcja kombinezonów wykorzystywanych przez Małysza na przestrzeni swojej kariery. Jest tu również strój, który miał na sobie podczas igrzysk w Nagano w roku 1998. W tym miejscu widzimy niektóre trofea związane z letnim Grand Prix. W sali numer 4 znajdują się przede wszystkim kaski, buty oraz wyjątkowe kombinezony. Kask, który widzicie właśnie po lewej stronie, był wykorzystywany przez Małysza podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w roku 2006. W tym miejscu znajduje się jeden z najciekawszych eksponatów. Kombinezon, w którym Adam Małysz oddał swój ostatni pożegnalny skok na Wielkiej Krokwi w marcu 2011 roku. Na kombinezonie znajduje się lista jego wszystkich zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, od Oslo w 1996 roku do Zakopanego w roku 2011. Obok umiejscowiony był również drugi kombinezon wykorzystany przez Małysza podczas jego benefisu. Początkowo pożegnanie polskiego skoczka miało składać się z dwóch skoków do celu, więc z tej okazji przygotowano dla niego dwa kombinezony. Ostatecznie pogoda pokrzyżowała plany i Małysz oddał tylko jeden niezmierzony skok. Musiał więc wybrać do tego skoku jeden kombinezon. Wcześniej, przed oddaniem swojej ostatniej próby, zawodnicy postanowili jednak zjechać ze skoku Wielkiej Krokwi. Właśnie wtedy Adam Małysz miał na sobie widziany kombinezon. Na koniec pozostała jeszcze jedna ciekawostka, jaką jest jedyny plastron Adama Małysza, który otrzymał oficjalnie już po zakończeniu kariery. Chodzi o plastron zwycięzcy Pucharu Narodów w sezonie 2016-17. Polska reprezentacja po raz pierwszy i jak na razie ostatni zwyciężyła wtedy klasyfikację generalną Pucharu Narodów. Małysz jako dyrektor PZN do skoków narciarskich jest oficjalnym członkiem zespołu szkoleniowego, tak więc został mu wtedy oficjalnie wręczony ten plastron. Na tym kończymy naszą krótką wizytę w Galerii Trofeów Adama Małysza. Przypominam, że już w najbliższą niedzielę pojawi się film podsumowujący mój wyjazd do Wisły i Szczyrku. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.